Drodzy, chciałbym dzisiaj głosić Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Jana w 7 rozdziale. W 7 rozdziale wierszu 37 do 39 bardzo znany tekst Bożego Słowa. Tekst, który brzmi następująco. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Rzadko Jezus głośno wołał. Ale w tym wypadku było inaczej. Podczas święta namiotów, to było trzecie święto, na którym Żydzi raz w roku, przepraszam, na którym Żydzi musieli przyjść co do roku. Święto Paschy, święto Pięćdziesiątnicy i święto, czyli tak zwane święto tygodni i święto namiotów. I w dniu tego święta była odczytywana Tora. Oni nie mieli tak Biblii z sobą jak my. Im było czytane Boże Słowo, prawo mojżeszowe i lud stał, podczas tego święta odczytywano im. I w czasie tego święta Jezus stanął tam w Jerozolimie i zaczął głośno wołać. Czytamy w innym miejscu, że on tak normalnie nie podnosił głosu, nie unosił się, nie krzyczał. Wiecie, my bardzo często wpadamy w jakiś taki gniew. Czasami, i to nie jest święty gniew, chociaż byśmy chcieli, żeby to był święty gniew. Ktoś nas irytuje, czyjś upór. Ale Jezus woła o ważnych rzeczach. Jasno, głośno woła w tym miejscu. Mówi, jeśli kto pragnie. I Jezus chce być słyszany. I po to woła, żeby był usłyszany przez tych, którzy zgromadzili się na to święto. Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, chcemy, żeby głos Boży, Słowo Boże było usłyszane. On przemawia. Mówimy nieraz i dlatego, że mówimy to w oparciu o Boże Słowo, że Jezus jest obecny tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Jego imieniu. To znaczy, że On jest tutaj. Jedni będą Go odczuwać bardziej, inni mniej, a inni w ogóle. Ale On tutaj jest. I niezależnie, czy go odczuwam, czy nie, on jest obecny, bo dał takie słowo i taką obietnicę. Przyszliśmy na to miejsce, jak już mówiłem w czwartek, nie ze względu na siebie, chociaż po części tak. Chcemy być razem, bo Kościół to jest zgromadzenie, które chce być razem. Ale przyszliśmy przede wszystkim, aby uczcić, wywyższyć, uwielbić Jezusa Chrystusa. To jest nasz główny cel zgromadzeń. Chcemy po prostu powiedzieć przed Nim razem, dać świadectwo, że jest dla nas dobry, że jest godny chwały, że tylko Jego czcimy, że Jego chcemy słuchać. Pan Jezus w tej Ewangelii, zapisane są Jego słowa, nauczał ludzi wielu Bożych, cudownych spraw dotyczących Królestwa Bożego. Wielu by dało, żeby być w tamtym czasie i słyszeć, albo też wielu może dałoby, żeby tutaj dzisiaj być, czy w innych zgromadzeniach, gdzie Kościół się zgromadza i słucha Bożego Słowa, aby posłuchać Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wielu by dało, ale nie mogą. Nie mogą się zgromadzać. Nawet na modlitwę się nie mogą zgromadzać. Nawet na grupy domowe nie mogą się zgromadzać. Nie mogą czytać Pisma Świętego tak swobodnie jak my. Jezus nauczał lud. Mówi, kto czci Syna, czci Ojca, który Go posłał. Kto wielbi Syna, wielbi Ojca, który Go posłał. Jeśli ktoś nie oddaje czci, chwały, uwielbienia Synowi, nie czci Ojca. Inaczej mówiąc, Jezus wyraźnie mówi tutaj o swojej boskości, równa siebie z Ojcem, bo tylko Bogu należy się cześć. Tylko Bogu.
Nie wolno nikomu innemu oddawać czci poza Bogiem. Żadnemu człowiekowi, żadnemu aniołowi, tylko samemu świętemu Bogu należy się cześć. Kto mnie czci, mówi Jezus, tego uczci mój Ojciec. Tego, kto mnie czci, ten naśladuje mojego sposobu życia. W innym miejscu jest napisane, że Ojciec tak wywyższył imię Jezusa, aby na to imię zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. To znaczy aniołowie, ludzie żyjący i ci, którzy odeszli. Będą, czy chcą, czy nie chcą, będą musieli wyznać, że Jezus jest Panem. Kiedy zostaną postawieni przed Jego obliczem, będą musieli się Mu pokłonić. Czy się podoba, czy nie? Wiecie, demony mają ogromny problem z wymówieniem imienia Jezus. Człowiek, który jest związany demonicznie, opętany, on nie potrafi, ma wielki problem wymówić imię Jezus. A już Jezus jest Panem. Kiedy macie do czynienia z takim człowiekiem, on jest w pewnym momencie, on powie parę słów, jest zablokowany, a jeżeli próbujecie na niego naciskać, on niesamowicie się wykręca. Ten demon nie chce uznać, ale przyjdzie czas, że wszystkie duchy, każde stworzenie będzie musiało wyznać ku chwale Boga Ojca, że Jezus jest Panem. Jezus pokonał przeciwnika, pokonał te zwierzchności, władze, te moce, które są na powietrzu, które są zbuntowane przeciwko niemu i które działają w tym świecie. Dlatego tak, drodzy, zachęcam, abyśmy otwierali nie tylko serca, ale usta, abyśmy ogłaszali chwałę Panu, cześć dla Pana, aby nasze usta wyznawały. Zwróćcie uwagę, Pismo Święte mówi, że wyznanie ust, jeśli wyznajemy, że Jezus jest Panem, tam dalej jest napisane, że czynimy to ku chwale kogo? Boga Ojca. Kiedy wyznajesz, że Jezus jest Panem, czynisz to dla chwały Boga Ojca. Bóg Ojciec odbiera sobie chwałę. Dlatego tak ważne jest, aby zgromadzenia Boże, ludu Bożego były pełne chwały, pełne dobrego wyznania i uwielbienia dla imienia Bożego. Bo za tym kryje się moc Boża. Bo Bóg mieszka w chwałach swojego ludu i przez to też lud Boży czci Boga. A więc czy czcimy Go? Czy wyznajemy Jezusa Panem na chwałę Bożą? Drodzy, Jezus, w którego imieniu dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni, jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. On jest pełen mocy i chcę to świadomie powracam, potwierdzam, mówię, aby wiara przychodziła do mojego i do naszych serc, bo wiara przychodzi ze słuchania Bożego Słowa, Bożej Prawdy. I chcę, żeby ta Boża Prawda zaczęła przenikać Twoje i moje serce, aby wiara w nas zaczęła się podnosić, abyśmy od Boga oczekiwali, pragnęli, żądali. W tym pozytywnym znaczeniu mieli te żądności odbierać więcej i więcej i więcej. Kościół nie może milczeć. Wierzący nie może milczeć. Świadek Jezusa Chrystusa nie może milczeć, ale ma ogłaszać wielkość, potęgę i moc Zbawiciela. Drodzy, ten Jezus, który jest wczoraj, dziś i na wieki, On ciągle przebacza grzechy. Ciągle jest czas łaski. On ciągle uzdrawia. On ciągle uwalnia od wszelkiego demonicznego związania. On uwalnia od wszelkich lęków i strachów, które mamy jako ludzie. Możesz być wolny. Niektórzy boją się ciemności. Inni boją się pająków. Jeszcze inni boją się innych rzeczy. To jest takie wstrętne. Ja też tego nie lubię. Ale Bóg nie chce, żebyśmy mieli lęk. On daje wolność i uwalnia od wszelkich obaw, od wszelkiego lęku i strachu. On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On uzdrawia, wyczytałem, że też uzdrawia od choroby morskiej. To znaczy też od choroby lokomocyjnej. Bo takim On jest.
Przyszedł, aby nas błogosławić. Jezus jest zawsze gotowy działać i działa dla twojego i mojego dobra. Jest tutaj dzisiaj na tym miejscu, abyśmy byli błogosławieni i odbierali błogosławieństwo od Boga. Żebyśmy doznawali tej Bożej przemiany, którą dokonuje Słowo Pana i moc Ducha Świętego. Prawda? Ja potrzebuję tej przemiany i mocy. My potrzebujemy tej przemiany i mocy. My nie chcemy być ludźmi ledwo powłóczącymi nogami, żeby przetrwać do następnego dnia, ale chcemy iść otwierać każdy dzień z odwagą, z wiarą, z nadzieją. Oto Bóg przygotował mi dzień, w którym będzie mnie błogosławił. Będzie błogosławił mnie w mojej pracy, będzie błogosławił mnie w szkole, będzie błogosławił mnie w kościele. Cokolwiek robię, Bóg chce mnie błogosławić. Ja w to wierzę. Ja to wyznaję. Wiecie, sam z sobą się męczę czasami. Wiem, że sam dla siebie jestem największym problemem. Ale ja to chcę przełamywać, aby Jezus był widoczny, widziany w moim życiu i żeby Jezus był uwielbiony. Jezus głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech do mnie przyjdzie. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Lubię to pojęcie rzeki. Nie strumyka, nie jakiegoś małego potoczku, ale rzeki wody żywej. Kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, pamiętacie, Jezus mówi do niej: gdybyś wiedziała, kto z tobą mówi, otrzymałabyś, mogłabyś pić wodę żywą, pić ze źródła życia wiecznego. Mówi: Panie, daj mi tej wody. I to jest dobre. Kiedy jest w sercu człowieka to pragnienie wody życia, aby być zbawionym, mieć Boże życie. Ale on ma jeszcze rzeki wody żywej. On jest nieograniczony w swoim błogosławieństwie. Izajasz w 44 rozdziale wierszu mówi, w trzecim wierszu mówi tak: gdyż wyleję wody na spragniony grunt. Warszawska chyba podaje na spieczoną ziemię. Na spragniony grunt, na spieczoną ziemię. I strumienie na wyschnięty ląd. Wyleję mego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje dzieci. Amen. To jest cudowne mieć Bożą obietnicę. Oto ja tym, którzy są, czują się jak spieczona ziemia. Są spragnieni mnie, są spragnieni mojego błogosławieństwa, są spragnieni mojego ducha, mojej obecności. Ja tam wyleję moją żywą wodę mojego ducha, ale nie tylko na nich, także na ich dzieci, na ich potomstwo, na ich wnuki, aby byli błogosławieni. Drodzy, czy wierzymy w oparciu o Boże Słowo, czy my naprawdę wierzymy? Oto Bóg postanowił tych, którzy zdecydowali się żyć dla Niego i służyć Jemu. Bóg powiedział: dlatego ja chcę błogosławić i będę błogosławił ciebie, twoją żonę, męża, będę błogosławił twoje dzieci i twoje wnuki. Nawet wierzący, którzy mają partnerów niewierzących, Bóg o nich mówi, że ze względu dzieci wasze są święte. Czyli Bóg chce ich oddzielić dla siebie. Jezus stanął i głośno zawołał. Pytanie jest, czy znajdzie pragnienie? Czy znajdzie pragnące serca? Czy znajdzie ludzi, którzy są głodni, spragnieni Boga więcej i więcej i więcej? W czwartek mówiłem o wierze. To takie było dzielenie się serca. Nie nagrywaliśmy tego. Mówiłem o wierze. Wiara jest widoczna. Wiara mówi, wiara działa. Jakub to mówi tak bardzo dosadnie. Wiara bez uczynków jest martwa. Wiarę widać. Niewiarę też widać.
Ludzie niczego nie oczekują, albo oczekują z ogromnymi wątpliwościami, z ogromnymi wahaniami. A Jakub mówi, jeżeli chcesz coś od Boga otrzymać, to nie bądź rozdwojony. Ale wierz, wyleję wody. Hej, wszyscy spragnieni, pójdźcie po wodę. To jest takie nowe tłumaczenie Zaręby. Hej, takie na początek hej, bo warszawska mówi nurze wszyscy spragnieni, nurze. A tak oddał takim współczesnym hej, wszyscy spragnieni, pójdźcie po wodę. Wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie, jedzcie. Tak, przyjdźcie, kupujcie wino oraz mleko. Pieniędzy nie trzeba, nie musicie płacić. No jedynie za bograsz w niedzielę. Przyjdźcie. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg mówi do ludzi, do swojego ludu, starego i nowego przymierza. Przyjdźcie. Oto bierzcie za darmo, nie wydawajcie swoich pieniędzy na to, co was nie nasyci, a wręcz doprowadzi do ruiny. Były dni skupienia niedawno w Ustroniu. Wielu przyjeżdża szczerze, a wielu po to, żeby mile spędzić czas za darmo. Wiecie, nawet niektórzy dochodzą już do arogancji. Ja słyszałem, ja sobie życzę taki i taki pokój. Myślą, że wszystko tak po prostu jest. Ich nie interesuje Ewangelia. Ale wiecie, patrzę na tych ludzi zmarnowanych, zniewolonych przez alkohol. I gdzieś tam później próbują rozbijać swoje legowiska koło zboru, poza zborem. I nie można sobie z nimi poradzić. Chcą zrobić sobie taką melinę. Ich to nie interesuje. Ale nie ma nadziei dla człowieka, który nie szuka zmian, który nie szuka pomocy u Boga. Nie ma dla niego nadziei. Bo Jezus wyraźnie mówi, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie. Nie po to, żeby dalej mógł żyć tak, jak żyje, ale On ma dla nas nowe życie, On ma dla nas przebaczenie, On ma dla nas odnowione życie pełne zwycięstwa i mocy. Halleluja. Dlatego wielu uzależnionych staje się wolnymi. Wielu, którzy przeklinało i słowo za słowem prawie było przekleństwo, dzisiaj wielbi imię Jezus, bo zostali uwolnieni z mocy grzechu przez Jezusa Chrystusa. Wyleję wody, ale na spragnioną glebę. Spragnieni niech przyjdą i niech piją. Objawienie 21 rozdział, wiersz 6 mówi, ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody życia. Każdy, kto jest spragniony, niech przychodzi. Kto chce, niech się napije wody życia za darmo, mówi objawienie. Za darmo. Nie musisz płacić za to, że Bóg chce ci przebaczyć grzechy. Nie musisz płacić za swoje uzdrowienie. To wszystko jest darmo, z łaski. Bóg jest ci gotów przebaczyć wszelki grzech, odmienić i odnowić twoje wnętrze, uwolnić się od wszelkich twoich grzechów, ciemności w twoim życiu. On to robi. On to zrobił w moim życiu. Pragnienie Boga jest najwyższym pragnieniem serca człowieka, jakie powinno być twoim i moim udziałem. On jest Bogiem i nie ma innego. I tak wszystko należy do Niego. Wiecie, że wszystko należy. My czasami trzymamy siebie, swoje życie, żeby Bóg za bardzo nie wtrącał się do naszego życia. Mówimy, Boże, tu jest okej, ale tu pozwól, że ja sobie sam zadecyduję. A tak naprawdę wszystko należy do Niego. I lepiej jest trzymać się Boga, niż próbować zatrzymać pewne rzeczy dla siebie, bo to i tak nas nie ubogosławi, nie wzbogaci i tak dalej. Nie. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga żywego. Boga, żywego Boga. Już od początku tutaj słyszymy, że nasz Bóg jest żywy. Że Jezus żyje. Że On powstał z martwych. I Dawid ma to wielkie pragnienie.
Ja pragnę Ciebie, Boże. On o tym nie milczy. On to nie skrywa głęboko w sercu. On o tym mówi. I mówi dalej tak: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona, bezwodna. Tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. On mówi, ja mam pragnienie, a to pragnienie powoduje, że ja Ciebie szukam gorliwie. Ja robię wszystko, żeby Cię znaleźć. Kiedy rano wstaję, wołam do Ciebie, chcę Cię znaleźć, chcę Cię usłyszeć. Kiedy otwieram Biblię, chcę Cię słyszeć i znaleźć, Boże, żebyś do mnie mówił. Kiedy jestem w zgromadzeniu, dzisiaj Kościół jest świątynią Pana, tak mówi Boże Słowo, czy nie wiecie, że jesteście świątynią, że Duch Boży mieszka w was, że Pan tutaj jest? On mówi, kiedy przychodzę do świątyni, tam w świątyni wyglądam Ciebie, szukam, nasłuchuję i patrzę, Boże, mów do mnie. Ja nie chcę uronić niczego z tego, co masz dzisiaj dla mnie. Wyglądam Ciebie w świątyni. Po co? By ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Kiedy wracam z zgromadzenia, oglądałem Pana, doświadczałem Jego mocy, przeżywałem Jego obecność, On coś do mnie powiedział, czy coś odebrałem? Otwieram usta i wzdycham, bo pragnę Twoich przykazań, mówi Psalm 119. Tęsknię za wybawieniem Twoim, Panie. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał takie słowa. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Warszawska podaje, bo Bóg daje chcenie i daje wykonanie. Ale to nowsze tłumaczenie mówi, On, Bóg daje chcenie, On jest sprawcą pragnień, waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Inaczej mówiąc, chcę i chcę się też modlić o to i zachęcam Ciebie, powiedz, Boże, napełnij mnie, daj, wzbudź we mnie Twoje pragnienia, które są zgodne z Tobą, z Twoją wolą, z Twoim charakterem, abym miał te pragnienia i aby te pragnienia, i Ty zapewniasz mnie, że Ty sprawisz, że te pragnienia w Twojej mocy będę mógł wypełnić. On jest sprawcą, a ja albo Mu pozwalam na Jego działanie, Jego inspiracje, Jego namaszczenie, albo będę zamykał się na Jego słowo i na Jego działanie i na poruszenie Ducha Świętego. Gorliwie Cię szukam. Czyli pragnienie Boga jest związane z działaniem, z wyraźnym działaniem, że ja Go szukam w modlitwie, w słowie, w zgromadzeniu. Ja Go szukam i to gorliwie Go szukam. Jakub mówi, że kiedy przychodzimy do Boga z naszymi pragnieniami, z naszymi tęsknotami, z naszym głodem Boga, Bożych rzeczy, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. I z kolei wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Zwróćmy uwagę, ci ludzie Boży, którzy mają pragnienie, szukający Boga, oni nie tylko pozostają na pragnieniu, ale oni wyznają i idą za tym pragnieniem, aby wołać do Boga. Przypomina mi się ta niewiasta. Wiecie, nie wiem, ale ta niewiasta cierpiąca na krwawienie, na krwotok od 12 lat, jest niesamowitym, dobrym przykładem determinacji, pragnienia, szukania pomocy. I pierwsze szukała u ludzi, u lekarzy i nie mogła znaleźć. I w końcu zrozumiała, że jedynie Bóg może jej pomóc. Ogromne pragnienie uzdrowienia. Kto jest chory, ma pragnienie uzdrowienia. To jest naturalne. I ona z taką
Przecież według zakonu ona nie mogła zbliżać się do ludzi. Ona nie mogła dotykać ludzi. Mogła być za to ukamienowana. Ale to pragnienie. Zobaczcie, ona miała pragnienie, ona miała gorliwe, okazała gorliwość. Mówi, muszę znaleźć się tam, gdzie jest Jezus. Muszę się przebić przez tłum ludzi. I gdy tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. To jest pragnienie, które nie zatrzymuje się w pół drogi. Mówi, muszę się... I tam była wiara, tam było przekonanie. Ona wiedziała, że gdy tylko dotknie, będzie uzdrowiona. Ona nie miała żadnej wątpliwości. I stało się tak, jak wierzyła. Stało się tak, jak pragnęła. Pragnącemu dam darmo pić ze zdrojów zbawienia, mówi Pan. Kto pragnie, niech podejdzie do tronu łaski bez powątpiewania, z ufną odwagą, a Pan da pomoc w tym czasie, w którym go potrzebujemy. Może jest czas, gdy go zawiedliśmy, może jest to czas, gdy jesteśmy niezrozumiani przez innych, może jest to czas choroby, bólu, ale jedno jest pewne. Mogę przyjść do Niego po pomoc z moim pragnieniem, z moją potrzebą. Słowo Boże wyraźnie nas zachęca, że kto pragnie, niech podejdzie do Niego. On ma moc, aby nas uzdrowić, przebaczyć, pocieszyć, napełnić mocą z wysokości. Smith Wigglesworth, który żył w XIX wieku i na przełomie XIX i XX wieku, opisuje tak o sobie. Mówi, jako dziecko, słuchajcie, jako kilkuletnie dziecko, miałem ogromne pragnienie Boga. Jego rodzice nie byli świadomie wierzącymi. W ogóle nie interesowali się Bogiem. Może chodzili na jakieś ten, ale Bóg ich nie interesował. Ale w tym dziecku było pragnienie Boga. On mówi, od dziecka. Ja go pragnąłem, ja go szukałem. Mówi, gdy miał 6 lat. Musiał ciężko pracować, bo ojciec nie był w stanie zarobić na życie, na chleb. Takie były czasy. Chociaż pracował od rana do wieczora, ojciec nie był w stanie utrzymać rodziny, zapewnić im wyżywienia. I on jako 6-latek pracował, jak mówi, pracował w polu wyrywając i czyszcząc buraki. Jako 7-latek pracował w fabryce, w przędzalni po 12 godzin od 6 rano do 6 wieczory. O 5 rano musiał wstawać, żeby iść 3 kilometry do pracy. Był tak zmęczony czasami, że ze łzami mówił, tato, czy to musi być do 6? To nie są czasy dzisiaj, gdzie staramy się wszystko naszym dzieciom podać na tacy, gdzie mają taką wygodę. Oni walczyli o życie, o przetrwanie. I mówi, babcia, kiedy byłem dzieckiem, moja babcia była wierząca, zabierała mnie na spotkania metodystów. Wiecie, podoba mi się w tym opisie to, mówi, kiedy ci starsi ludzie tam zbierali się, grzali w piecu. Wiecie, tak ten piec węglem kaflowy czy jakimś, nie wiem, ale były takie czasy, że w Ustroniu, tam na Hutniczej, taka salka jeszcze jest, tam był piec na węgiel. Jak zbór się zbierał w latach 70., to w czasie nabożeństwa śpiewano i dokładano do pieca, żeby nie wygasł, bo mrozy były wielkie. I ona mówi, kiedy ci starsi ludzie uwielbiali i modlili się, śpiewali dzisiaj to, co myśmy śpiewali o krwi Jezusa. Ci starsi ludzie, mówi, tańczyli i śpiewali, krew Jezusa zgładziła moje grzechy. Krew Jezusa zgładziła moje grzechy. Mówi, ja tam byłem. I to spowodowało, że moje życie oddałem Jezusowi. Bóg uczynił mnie swoim dzieckiem. Narodziłem się na nowo. Ale wiecie, to pragnienie w nim było tak wielkie, tak potężne, że kiedy dorósł, mówi, w wieku 20 lat, wszystkie pieniądze, był blacharzem, mówi, które zarabiał, dawał, zbierał młodych ludzi, obdartych, biednych, głodnych, gdzieś tam. I
te zarobione pieniądze przeznaczał na jedzenie dla nich, karmił ich i miał tak wielkie pragnienie Boga dalej i dalej. Wiecie, Bóg czynił niezwykłe rzeczy przez jego życie. Uzdrawiał chorych, ale on miał ciągle pragnienie więcej i więcej. Gdy usłyszał o chrzcie w Duchu Świętym, wiecie, on już wtedy mówi tak, było nade mną namaszczenie. Wiecie, opowiada taką historię, że ktoś przyszedł do niego i mówi, chodź, moja żona jest umierająca, przyjdź do niej. I on chciał kogoś wziąć z sobą, kto by mu pomógł w tej modlitwie. Jeden z braci mówi, idź, Bóg ją na pewno uzdrowi. Ale mówi, ja nie dam rady, nie mam czasu. I zdecydował się, że weźmie jeszcze tam jakiegoś brata. No i poprzyszli do tej kobiety umierającej, leżącej na łożu. Mąż, dzieci. Lekarz mówi, to już jest. Mówi do tego brata, teraz ty się pomódl o nią. No i brat zaczyna się modlić. Boże, zlituj się nad tym biednym wdowcem. I zlituj się nad tymi biednymi sierotami. Wiecie, tego typu modlitwa, zamiast modlić się o uzdrowienie, on modlił się, już akceptował śmierć. A przyszli modlić się o uzdrowienie. On mówi wtedy w myślach, wołałem, Boże, niech on już skończy. Poprosił drugiego, który tam był. Bardzo podobna sytuacja. Mówi, skończył i odczułem ulgę. I mówi, wylałem mnie, po raz pierwszy chyba to robiłem, całą butelkę oleju na nią. I modliłem się w imieniu Jezusa, bądź uzdrowiona. I zobaczyłem Jezusa, jak stał przy łóżku, kiedy się modliłem. Widziałem Jego twarz pełną miłości. Mówi, pamiętam to dokładnie. I ta kobieta nagle wstaje. Zupełnie uzdrowiona. Wiecie, że ona przeżyła swojego męża, który już się prawie z nią żegnał. Wychowała dzieci. Dlatego, że jest coś, co sprawia, że ludzie pragną oglądać Bożą moc. Mają Boże obietnice, mają Boże pragnienia i mamy prawo oczekiwać, mamy przywilej oczekiwać, że Bóg odpowiada na modlitwy swojego ludu. A później mówi tak, usłyszałem, że tam gdzieś modlą się na językach, a ja tego nie miałem. Było nad nim namaszczenie. Ale mówi, ja chcę mieć to, co oni. Pojechał do innej miejscowości. Wiecie, ta modlitwa trwała tam godzinami, do późna w nocy, parę dni. I on mówi, nie mogłem tego przeżyć. Ale tak bardzo pragnąłem tego, co Bóg ma dla mnie. I na koniec, kiedy już postanowił wrócić do swojej miejscowości, podszedł do żony pastora i mówi, ja już wyjeżdżam, pomóc się on. I ona położyła ręce, pomodliła się i wyszła. On mówi, wtedy jak ogień przeszedł przeze mnie. Nagle poczułem potężną siłę, która jak ogień spadła na mnie. Byłem świadomy oczyszczenia drogocenną krwią Jezusa Chrystusa i wołałem, czysty, czysty, czysty. Niewypowiedziana radość wypełniała mnie. Ukazała mi się wizja Pana Jezusa Chrystusa, trzymającego pusty krzyż, siedzącego po prawicy Boga Ojca. Zacząłem wielbić Boga w nowym języku. Zrozumiałem teraz, że przedtem otrzymałem cudowne namaszczenie Ducha, a teraz rzeczywisty chrzest w Duchu Świętym, tak jak apostołowie w dniu Zielonych Świąt. Drodzy, Jezus wstaje i głośno woła, jeśli kto pragnie. Mówi, niech do mnie przyjdzie. Zwróćcie uwagę, jeśli kto pragnie, przyjdź do Niego. On jest źródłem wszelkiego duchowego błogosławieństwa.
Przyjdź ze swoją troską, chorobą, zmartwieniem, potrzebą, pracą, rodziną, przyjdź z wyznaniem grzechu, ale przyjdź, jeśli masz pragnienie pojednania z Bogiem. Dobrze, jeśli go masz. I że pragniesz i chcesz Jego przebaczenia. Wiecie, ludzie mogą nam mówić i ogłaszać przebaczenie i ciągle go nie masz, jeśli sam Bóg ci nie przebaczy twoich grzechów. Przez wiele lat ogłaszano mi, że mi są przebaczone grzechy. Ale pewnego dnia, kiedy kończyłem czytać Ewangelię Łukasza, zobaczyłem, że jestem w duchowej ciemności i idę na zatracenie. Ja potrzebowałem Jego przebaczenia, bezpośrednio od Niego. Każdy z nas potrzebuje od Boga bezpośrednio przebaczenia. I wtedy doświadczyłem Jego przebaczenia, Jego łaski. I wychodziłem jako ten, który miał świadomość, radość, że Bóg przebaczył mi moje wszystkie grzechy. I jestem wolny i mam z Nim społeczność. Jeśli kto pragnie, niech do Niego przyjdzie. Przyjdź do Niego z tym pragnieniem, z tym wołaniem, z tą potrzebą. Z pragnieniem też chrztu w Duchu Świętym. Nie poddawaj się. Więc kto pragnie, niech przyjdzie. I dalej Jezus mówi, kto we mnie wierzy. Kto we mnie wierzy. Z tego, kto we mnie wierzy, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówiło o Duchu Świętym, którego mieli wziąć, wierzący w Niego. Pamiętacie, to jest to samo, co apostoł Piotr mówi w dniu Pięćdziesiątnicy. Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ta obietnica należy się wam, waszym dzieciom i wszystkim tym, którzy we mnie uwierzą. Pragniesz, przychodzisz do Niego, wierzysz w Niego. Jeśli tak, masz pełne prawo prosić Go z ufnością i z wiarą o moc Ducha Świętego. Wszystkie warunki zostały spełnione. Właściwie jeszcze jeden dodatkowy na koniec jest wymieniony. Gdyż Duch nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ale Jezus już został uwielbiony, bo On został zabrany do nieba, zasiadł po prawicy Ojca, zasiadł w chwale. To wszystko On uczynił. Warunki zostały spełnione. Może są jakieś rzeczy, które wiesz, że zasmucają Boga, ale możesz je wyznać, możesz je porzucić, możesz prosić, aby krew Jezusa Chrystusa obmyła ciebie. Może trzeba, żebym, jak słyszeliśmy 2 tygodnie temu, jak pastor Suchacki głosił, może trzeba jakieś kamienie z tej roli naszych serc usunąć. Przeorać serce, mówi też Ozeasz. Przeorajcie wasze serce, nie siejcie międzyciernie. Ale kiedy to zrobimy, będąc Jego dziećmi, mamy przywilej i prawo. Gdy uczniowie proszą Jezusa, naucz nas się modlić. Pamiętacie Ewangelia Łukasza, 11 rozdział? Jezus mówi o pewnych rzeczach. Mówi, bądźcie wytrwali w dążeniu, nieustępliwi, wręcz natrętni wobec Boga o rzeczy, które ma dla was. Pamiętacie, tam mówi o tym przyjacielu, który przyjechał w nocy, a ten nie miał chleba i poszedł do innego przyjaciela. Warunki były niesprzyjające. Mógł poczekać do rana, ale on nie mógł poczekać do rana. To był przywilej i nakaz gościnności, że ktoś przyjeżdżał, musiał być ugoszczony. Otwórz mi, daj mi, pożycz mi. Popatrzcie na takie, Jezus mówi, dla Jego natręctwa, dla Jego nieustępliwości będzie błogosławiony i da mu chleb. Nie zrazi się nawet tą pierwszą odmową, ja tu już śpię, jest wszystko, ja nie będę się, on mówi, ale on nie ustąpił. Dla natręctwa wstanie i da mu ile potrzebuje. Gwałtownicy porywają królestwo. Proś, szukaj i kołataj. Miej pragnienie.
Bożych rzeczy. Miejmy pragnienie Bożej mocy. Gdy przychodzę do Twojej świątyni, ja chcę oglądać moc i Bożą chwałę. Prawda? Chcemy oglądać cuda. Dzwoniła do mnie jedna z sióstr, która tutaj uczestniczy. I mówi, nie tak dawno na jednym z, chyba czwartkowe zgromadzenie było, wyszła na środek do modlitwy. I mówi, wyszłam taka jakaś spięta, zablokowana, jakaś, nie wiem, co się ze mną działo, ale kiedy została położona na mnie ręka, kiedy, mówi, siadłam z powrotem, mówi, ogień taki przechodził przez moje całe ciało z góry na dół, z góry na dół, z dołu do góry. I poczułam taką lekkość. Oto On jest, Jezus jest obecny. On jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Otwierajmy serca, aby Bóg wzbudzał w nas swoje pragnienia. Bądźmy tymi, którzy pielęgnują dobre pragnienia wynikające z Bożych prac, z Bożego Słowa w naszych sercach. I bądźmy tymi, którzy są gorliwi, którzy robią wszystko, żeby te pragnienia obróciły się w rzeczywistość w naszym życiu. Ja wam mówiłem nieraz o moim pragnieniu i chrztu wodnego po nawróceniu i chrztu w Duchu Świętym. To było tak mocne, że ja byłem zdeterminowany, aby te rzeczy nastąpiły w moim życiu, czy też żeby uczynić w moim życiu. I mogłem zobaczyć, jak nie mogłem sobie znaleźć miejsca, dopóki nie doświadczyłem tego wylania ducha, stąpienia ducha, potwierdzonego modlitwą innymi językami. Wydawało się, że to już koniec, już nie będzie czasu. Ale pod koniec tego obozu dla młodzieży doświadczyłem tego. A później zaraz pojechaliśmy nad wodę. Może nie tak zaraz, nie rozumcie, że zaraz, ale za parę dni, kiedy odbywał się chrzest i tam koło Wrocławia mogłem zostać, dać się ochrzcić. Bo pragnienie sprawia gorliwość, dążenie do tego, aby ono się wypełniło. Chciałbym się modlić, pochylmy nasze głowy. Drodzy, może jest też ktoś, kto będzie nas słuchał. Nie jesteś pojednany z Bogiem. Pragniesz pokoju Bożego, pragniesz zbawienia, pragniesz przebaczenia grzechów i nie wiesz, jak tego doświadczyć. Ale możesz po prostu szczerze z głębi serca zawołać do Jezusa. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, On mówi. Jeżeli jest dzisiaj ktoś, kto do tej pory nie pojednał się z Bogiem, tam gdzie siedzisz, możesz powtarzać tę modlitwę. Możesz przyjść do Jezusa, jeśli to jest szczere, uczciwe, jeżeli pragniesz Jego przebaczenia i doświadczyć tej radości z przebaczenia Twoich grzechów, módl się razem ze mną. Drogi Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś, że mnie kochasz, że za mnie oddałeś swoje życie. Oto teraz przychodzę do Ciebie i proszę Ciebie, abyś przebaczył mi wszelki mój grzech, abyś przebaczył mi wszelki grzech, abyś uwolnił mnie od wszelkiego poczucia winy. Chcę być wolny, obmyty Twoją świętą krwią, oczyszczony. Jezu, ja dzisiaj, teraz swoje serce, swoje życie, swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oddaję w Twoje ręce. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Chcę od tej chwili żyć dla Ciebie, z Tobą i dla Ciebie. Chcę się karmić Twoim Słowem i być posłuszny Tobie. Proszę Cię o to, Jezu. A wiem, że Ty mnie nie odrzucisz precz, bo dałeś obietnicę, że nikogo, który do Ciebie przychodzi, nie odrzucisz precz. I teraz dziękuję Ci, że mnie ratujesz. Dziękuję Ci, że mi przebaczasz. Dziękuję Ci za to, drogi Jezu. Amen. Panie, my błogosławimy te osoby, czy tutaj na sali, czy gdziekolwiek, kto to będzie słuchał, jeśli wzywają Twojego imienia dla swojego ratunku, w imieniu Twoim błogosławimy. Modlimy się o Twoją moc, o Twoją przemianę, o nowe życie dla nich w imieniu Jezusa. Błogosławimy każdą tą osobę.
Niech doświadczają tej radości, mają świadomość Ciebie, Twojej łaski i nowego życia. Halleluja. Osoby, które swoje życie oddają Bogu po takim wyznaniu, po takim zaproszeniu, dobrze jest, gdyby powiedziały komuś, czy tutaj na sali, czy gdzieś, kto nas będzie słuchał, oddałem moje życie Jezusowi. Wierzę, że mi przebaczył, wierzę, że mi przyjął. A teraz chciałbym się modlić o inne potrzeby. Czy to jest choroba? Ja wierzę, Bóg ma moc uzdrowić Janusza. Wiem, że on cierpi. I chcemy się o niego modlić z wiarą, chcemy się modlić o innych z wiarą. Bo Bóg ma moc. Może to być choroba, może to są jakieś sprawy, problemy, w pracy coś przeżywasz, czy cokolwiek. Przyjdź z tym, z tą żądnością, z tym pragnieniem, aby przyszła pomoc, wzywając imienia Pana. Módlmy się przez chwilę. Drodzy, tak jak siedzimy, tam gdzie jesteś, mów o swojej potrzebie Jezusowi. Mów o tym. Wzywaj Go i zaproś Go do tej sytuacji. Złóż to na Niego. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś obecny. Tak w imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Ty słyszysz potrzeby, Ty widzisz tą potrzebę uzdrowienia i modlimy się o naszego brata Janusza, modlimy się o innych. W imieniu Jezusa niech będzie uzdrowiony. W imieniu Jezusa niech choroba ustąpi, niech Jego kolano będzie wzmocnione. W imieniu Jezusa modlimy się o każdą niemoc, każdą chorobę. W imieniu Jezusa nakazujemy, aby ustąpiła. Aby przyszło uzdrowienie i siła od Jezusa, który jest naszym lekarzem i Panem. Ojcze, oczekujemy, dziękujemy Ci za Twoje działanie. W imieniu Pana Jezusa błogosław wszelkich chorych, uzdrawiaj i dotykaj teraz, Panie. Teraz. Ci, którzy nas będą słuchać, teraz dotykaj i uzdrawiaj. I niech wszelka choroba ustępuje z ich ciała w imieniu Jezusa. Dla Twojej chwały, Jezus. Dla Twojej chwały. Oddajemy Ci wszelką troskę, wszelkie brzemię, wszelkie kłopoty i problemy. Panie, wejrzyj, przyjdź i pomóż przez wzgląd na swoją miłość do nas i na swoją łaskę. Niech tak się stanie w Twoim świętym imieniu. Amen.